Maj 1940 roku. Europa płonie. Hitler święci swoje największe triumfy. Najpierw w Skandynawii, później we Francji. Świat przecierał oczy ze zdumienia, widząc maszerujące wojska Wehrmachtu na polach elizejskich. Gdy Hitler był u szczytu swojej potęgi, w jego niewielkim państwie satelickim pojawiły się pierwsze poważne problemy. Problemy, których Führer nie mógł ignorować, gdyż Słowacja miała być jego wzorcowym modelem państwa marionetkowego, teoretycznie niepodległego, ale jednak będącego pod ścisłą kontrolą Niemców. Model ten miał posłużyć za wzór jako propozycja dla innych podporządkowanych przez III Rzeszę Narodów. Ale teraz ten wydawałoby się silnie przywiązany do Niemiec marionetkowy twór zaczął sprawiać kłopoty, które będą wymagały osobistej interwencji Hitlera, sprowadzającej słowackich polityków na ziemię. Rozdział 5. Państwo satelickie. W 1940 roku w Słowacji ukształtował się charakterystyczny triumvirat. Józef Tiso jako prezydent oraz premier Wojtek Tuka i jego najbliższy współpracownik, przywódca Gwardii Chlinki, Aleksander Mach. Ci dwaj ostatni reprezentowali radykalne skrzydło partii. Marzyli o wprowadzeniu na Słowacji modelu wzorowanego na niemieckim narodowym socjalizmie, gdy tymczasem Tiso odwoływał się do idei umiarkowanych i konserwatywnych. Wraz z upływem czasu konflikt na linii Tiso-Tuka przybierał na sile. Był to triumvirat, który nie przypominał współpracy, a raczej wzajemną nieufność i konkurencję, będący nieco karykaturalną wersją rzymskich układów z czasów Pompejusza i Juliusza Cezara. W tym niewielkim kraju, wydawałoby się nie mającym większego znaczenia dla wielkiej polityki, doszło jednak do ostrej rywalizacji. Zaczął Tiso, który począł ograniczać rolę Gwardii Chlinki. To rozbudziło w ludziach Wojtecha Tuki i Aleksandra Macha myśli nawet o zamachu stanu, obaleniu rządów prezydenta i wprowadzeniu systemu zbliżonego do nazizmu. Tuka zdawał sobie jednak sprawę, że jego ideologiczne pomysły nie będą miały szerokiego poparcia w społeczeństwie, że pozycja księdza Tiso jest zbyt duża, że kościół i prądy konserwatywne są silniejsze. Tuka nie miał poparcia nawet w swoim własnym rządzie, którego członków i tak powoływał i odwoływał prezydent. Pojawiła się więc myśl, aby w sprawie konfliktu zainterweniował Hitler. Tyle, że Führer miał wtedy inne sprawy na głowie, wojując z Francją na zachodzie. Po skończonej kampanii mógł wreszcie przyjrzeć się problematycznym Słowakom. Pierwszą sprawą były spory wewnątrz partii, ale to nie tym Słowacy rozwścieczyli Hitlera najbardziej. Niemieckie MSZ musiało doznać niemałego szoku, gdy dowiedziało się, że Słowacy wysłali notę dyplomatyczną do faszystowskich Włoch, w której to nocie, i tu uwaga, Słowacja oznajmiła, że w trwającej obecnie wojnie zachowuje postawę neutralną. Nieco zdezorientowani Włosi pokazali tę notę swoim niemieckim sojusznikom. Hitler z Ribbentropem mogli na razie postawić wielkie oczy, na razie jednak sprawy atmosfery na Słowacji miał im przedstawić niemiecki ambasador w tym kraju, Hans Bernhard. To on raportował z Bratysławy do Berlina, że faktycznie Słowacy nie przestrzegają zasady o współpracy w zakresie polityki zagranicznej z Niemcami. Ambasador oraz rozmaici ulokowani w kraju szpiezy i agenci donosili, że wygląda to tak, jakby Słowacy nie liczyli się ze zdaniem Rzeszy. Co więcej, tolerują w swoim kraju sporą społeczność żydowską. Dla Hitlera tego było już za wiele. Po pokonaniu Francji zajął się Słowakami osobiście i zażądał ich przyjazdu do Salzburga, a Józef Tiso nie będzie tej wizyty mile wspominał. 27 i 28 lipca 1940 roku w Niemczech stawili się prezydent Tiso, premier Tuka oraz Aleksander Mach. Podczas konferencji poza Hitlerem obecny był też Joachim von Ribbentrop. Niemcy zaczęli ostro, wysuwając żądania, które miały Słowakom pokazać, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Zanim jeszcze do zebranych dołączył Hitler, Ribbentrop zażądał zmian w rządzie słowackim. Była to jawna, upokarzająca forma wtrącania się do wewnętrznych spraw rzekomo niepodległego państwa. Na drugi dzień Hitler powtórzył żądania zmian w słowackim gabinecie oraz dodał, że Wojtek Tuka powinien pełnić też funkcję ministra spraw zagranicznych, a jego równie prohitlerowski współpracownik, Aleksander Mach, ministra spraw wewnętrznych.
To oznaczało dominację radykalnego skrzydła partii w strukturach władz, ale Hitler uznał, że na utworzenie choćby quasi-nazistowskich władz na Słowacji jest za wcześnie. Dlatego mający uznanie i autorytet w kraju Józef Tiso pozostał na najważniejszym stanowisku prezydenta. Niemniej forma, w jakiej Hitler odnosił się do Słowaków, była dla niego upokorzeniem. Hitler chciał dać im do zrozumienia, że jeżeli oderwą się od układu z Niemcami, mogą Słowaków czekać poważne konsekwencje. Podczas spotkania z nimi Führer przestrzegał: nie chcę nikogo zmuszać, Słowacy muszą sami zadecydować, czy chcą iść wiernie u boku Niemiec. Jeśli sobie tego nie życzą, pozostawię ich losowi, tak jak to zrobiłem z krajami bałtyckimi. To zastraszanie, że Słowacja mogłaby wejść w orbitę wpływów ZSRR, podziałało. Co więcej, Niemcy wysłali też na Słowację nowego ambasadora, Manfreda von Killingera, brutalnego nazistę, który niespecjalnie za Słowakami przepadał. Uważał ich za obłudnych i kłamliwych. Hitler względem Słowaków miał jeszcze inne żądania. Chciał swoją marionetkę kontrolować jeszcze bardziej. Z tego powodu w Bratysławie pojawiła się grupa specjalnych wysłanników z Rzeszy, którzy mieli mieć oko tak na Józefa Tiso, jak i Wojtecha Tukę. Mieli też zweryfikować, na ile możliwe jest wprowadzenie w kraju ustroju nazistowskiego oraz na ile można całkowicie podporządkować Słowację Niemcom, niemal w każdej dziedzinie życia. Ci właśnie niemieccy wysłannicy Hitlera wysyłali do Berlina raporty, które zachowały się do dziś. Wynika z nich, że Niemcy Słowakom nie ufali, uznawali ich za dwulicowych, postrzegali jako bardzo chaotycznych, wymagających rządów twardej ręki z Rzeszy. Donoszono też, że ksiądz Tiso, pomimo sympatii dla Hitlera, daleki jest od narodowego socjalizmu i ulega nazbyt wpływom watykańskim, ale jest niezbędny, gdyż cieszy się w kraju dużą sympatią rodaków. Zupełnie inaczej postrzegano Wojtecha Tukę, który na każdym kroku dawał do zrozumienia, jak bardzo zakochany jest w III Rzeszy. Już 30 lipca 1940 roku, krótko po powrocie ze spotkania z Hitlerem, ogłosił powstanie tzw. Nowej Europy, której, cytuję, przywódcą jest największy mąż stanu i wojskowy dowódca wszechczasów, Adolf Hitler. Salzburg oznacza dla nas Słowaków nową błogosławioną epokę, gdyż przezeń wstępujemy w erę, w której na Słowacji według niemieckiego wzoru zapanuje słowacki narodowy socjalizm. Następnie na łamach czasopisma Słowak Tuka publikował kolejne propagandowe wynurzenia. Ludzie mają rację, kiedy skandują hasło Hitler, Chlinka, jedna linka. Partia będzie kierowana zgodnie z duchem Chlinki, ale będzie pracowała w zgodzie z metodami Hitlera. Zbudujemy ludową Słowację w narodowo-socjalistycznym tempie. Tuka miał za sobą Aleksandra Macha oraz gwardię Chlinki, ale nie miał aż tak dużego poparcia w całym narodzie. Po wsparciu u Hitlera jego notowania nieco wzrosły w Niemczech. On sam poczuł się silniejszy, piastując stanowisko ministra spraw zagranicznych. W listopadzie Słowacja podpisała akces do tzw. Paktu Trzech, sojuszu Niemiec, Włoch i Japonii, do którego przyłączyły się później państwa satelickie III Rzeszy. To fotografia z tego wydarzenia oraz widoczni na niej Wojtek Tuka oraz Joachim von Ribbentrop. Józef Tiso po powrocie ze spotkania z Hitlerem był załamany, planował nawet rezygnację ze stanowiska prezydenta, ale jego współpracownicy namówili go, by tego nie robił, gdyż jego odejście oznaczałoby oddanie władzy na Słowacji nieobliczalnym prohitlerowskim wariatom pokroju Tuki i Macha. Dlatego w kraju konflikt na linii Tiso-Tuka nadal trwał. Nie brakowało nawet nieśmiałych prób pozbawienia księdza władzy, choćby przez zamach stanu. Spór zaostrzył się również w kwietniu 1941 roku. Wówczas Hitler uderzył na Jugosławię, a Tuka domagał się zgody prezydenta na wysłanie tam słowackich jednostek wojskowych, co miało być dowodem wierności Słowacji dla Hitlera. Tiso odmówił, a w rozmowach ze swoimi współpracownikami miał powiedzieć: jeżeli Tuka chce w każdym wypadku pomagać Niemcom, to niech sobie zbierze ochotników i niech idzie razem z Machem walczyć do Jugosławii. Słowacy w Jugosławii nie walczyli, ale relacje z Niemcami pogłębiały się na polu gospodarczym. Do Rzeszy wysyłano do pracy słowackich robotników. Kraj musiał też dostarczać do Niemiec duże zasoby żywności. Na początku lat 40. pojawiła się dobra koniunktura gospodarcza Słowacji. Wzrosły wynagrodzenia i dochód narodowy. Ustanowiono własną walutę oraz Słowacki Bank Narodowy. Robotnicy wracający z Niemiec kupowali ziemię i inwestowali. Nic dziwnego, że w kraju pojawiły się później hasła
za Tisa pełna misa, a wielu czasy te wspominało z sentymentem. Jest to istotne w czasach, gdy w Europie panowała wojna i głód, a ten niewielki kraj ominęła gehenna mordów i okupacji. Ale i Słowacja miała swoje problemy, co wiązało się ze zbyt dużą służalczością wobec Niemiec, choćby w przekazywaniu płodów rolnych. W efekcie i tam wprowadzono system kartkowy na podstawowe produkty żywnościowe. Przedłużająca się wojna, wreszcie klęski III Rzeszy spowodują, że Niemcy będą wywierać presję na Słowację, by swój przemysł dostosowała do wojennych wymagań Rzeszy. Wszystko to spowoduje, że nieunikniony kryzys zawita też do Słowacji, ale z całkiem sporym opóźnieniem. Rozdział 6. Operacja Barbarossa. Po ataku Niemiec na ZSRR Słowacy już w kilka dni po inwazji pojawili się na froncie wschodnim. Dla 2,5-milionowego narodu wysiłek wojenny był nie lada obciążeniem. Niemcy o swoich planach wobec ZSRR poinformowali władze Słowacji 19 czerwca 1941 roku. Wówczas po zapytaniu generała Haldera, czy Bratysława weźmie udział w tej wielkiej akcji wojennej, zarówno Tiso jak i Tuka wyrazili aprobatę. Krótko po rozpoczęciu operacji Barbarossa, Słowacja zerwała kontakty dyplomatyczne z ZSRR. W kraju zaczęły się aresztowania osób podejrzewanych o sympatyzowanie z komunizmem. Tyle, że trudno było Słowakom sformować jednostki, które mogłyby odegrać dużą rolę w trakcie wojny. Historyk Andrzej Krawczyk pisał o tych trudnościach następująco. Słabością wojsk słowackich był brak jednostek zmotoryzowanych. Aby stworzyć choć jeden duży oddział, który mógłby być porównywalny z pułkami Wehrmachtu, ogołocono niemal całą armię z ciężarówek, ciągników artyleryjskich i motocykli. Wystarczyło tego na batalion piechoty na samochodach ciężarowych, zmotoryzowany dywizjon artylerii, dwie kompanie czołgów, kompanie motocyklów i kilka zmotoryzowanych plutonów wsparcia. Na czele tej jednostki, która liczyła 3,5 tysiąca żołnierzy, nieco na wyrost nazwanej szybką brygadą, stanął dowódca jednej ze słowackich dywizji, generał Rudolf Pilfousek. Brygada przejechała przez Lwów w rejon Winnicy, gdzie została podporządkowana dowództwu 17. Armii Niemieckiej. Początkowo udział słowackich wojsk był raczej symboliczny. Niemcy angażowali ich głównie do prac na zapleczu frontu, pilnowania magazynów lub prac porządkowych. Po paru miesiącach, głównie pod naciskiem Niemców, doszło do przeorganizowania armii i na front trafiły kolejne jednostki. Jedną z nich była tak zwana pierwsza szybka dywizja, która wsławiła się zadawaniem sporych strat Sowietom, a jej piloci byli cenieni przez Niemców. Dywizja ta brała udział w walkach na Ukrainie, m.in. w Kijowie. Tam zresztą odwiedził żołnierzy prezydent Tiso. Był to listopad 1941 roku. Niemcy wciąż w oczach Słowaków wyglądali na zwycięzców tej brutalnej wojny. Co ciekawe, podczas wizyty Józefa Tiso na Ukrainie doszło do zamachu na jego życie. Ktoś podłożył ładunek wybuchowy w miejscu, w którym ksiądz prezydent miał się pojawić. Ponieważ wizyta przesunęła się w czasie, ładunek wybuchł o pół godziny za późno. Do dziś nie wiemy, kto stał za zamachem. Niemcy z szefem SS Himmlerem na czele? Może sam Tuka? A może ktoś z zakamuflowanego ruchu oporu? A może ktoś spośród Sowietów? Tego prawdopodobnie już się nie dowiemy. 25 listopada 1941 roku Słowacja stawia symboliczną kropkę nad i, wiążąc swój wojenny los z Niemcami. Tego dnia w Berlinie Wojciech Tuka w imieniu kraju podpisał przystąpienie swojego państwa do paktu antykominternowskiego. Około miesiąc później Tuka bez konsultacji z prezydentem i wbrew konstytucji, aby jeszcze bardziej przypodobać się Niemcom, wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii. Gdy na całym świecie trwała wymiana ognia, na wschodzie słowackie jednostki walczyły z Rosjanami. Znajdowały się na Ukrainie, by wreszcie w 1942 roku wziąć udział w walkach o Rostow nad Donem. Rok później siły te będą, przy bardzo dużych stratach, wycofywać się powoli z frontu wschodniego. Niewiele wiemy o udziale Słowaków w ochotniczych formacjach Waffen-SS. Udział Słowaków w tego rodzaju jednostkach był znikomy. Wiemy, że na terenach Republiki odbywały się szkolenia SS-manów z innych jednostek, ale Słowacy nie wchodzili w ich skład. Wyjątkiem jest utworzona u schyłku wojny jednostka SS Slowakaj, w której skład wchodzili Niemcy oraz Słowacy. Jej liczebność osiągnęła maksymalnie 250 osób. Podczas wojny nie odegrała praktycznie żadnej roli. Część jej żołnierzy uciekła na zachód, inni sądzeni byli już po wojnie.
Rozdział 7. Słowacki udział w Holokauście. Uczestnictwo Słowacji w eksterminacji Żydów to jedna z najczarniejszych kart historii tego kraju. Od 1939 roku liczba Żydów w państwie wynosiła od około 80 do 90 tysięcy. To niespełna 4% całej ludności. Już od samego początku na Słowacji wdrażano wiele antysemickich inicjatyw. Organizowano pojedyncze akcje wysiedleń, konfiskowano majątki oraz wywoływano antysemickie zamieszki. Często miało to podłoże nie tyle ideologiczne, co motywowane zwykłą zawiścią i zazdrością wobec przedsiębiorczych Żydów. Co ciekawe, ksiądz Tiso i rząd Słowacji wszystkie te wywłaszczenia i konfiskaty określali mianem aryzacji społeczeństwa, którego efektem finalnym miało być powstanie nowej słowackiej klasy średniej. Ale Tiso to jedna strona medalu, była jeszcze druga, o wiele bardziej radykalna, z niebezpiecznym ideologizowaniem antysemityzmu. To koncepcje rządu Aleksandra Macha i Wojtecha Tuki. Ich nadgorliwość w sprawie Żydów zaczyna się w styczniu 1942 roku. To wtedy przywódca Gwardii Hlinki, Aleksander Mach, sam z własnej nieprzymuszonej woli wystąpił do Niemców z prośbą o przysłanie do Bratysławy specjalistów z SS, którzy pomogliby w organizowaniu obozów koncentracyjnych. Tuka i Mach stali na stanowisku, by problem żydowski rozwiązać nazistowskimi metodami, jeszcze bez eksterminacji, ale z zachowaniem brutalnych prześladowań. Tuka jednak wiedział, że wiele pod tym względem zależało od prezydenta, księdza Józefa Tiso. Na przełomie 1940 i 1941 roku w sprawie słowackich Żydów wprowadzono więcej brutalnych przepisów. Osobami, które nadzorować miały tzw. eliminację Żydów z życia gospodarczego i społecznego Słowacji, byli dwaj politycy. Pierwszy z nich został wyznaczony osobiście przez Hitlera. To Dieter Wislicyny, inicjator eksterminacji Żydów, asystent Adolfa Eichmanna, autor niechlubnego projektu o obowiązku noszenia symbolu Gwiazdy Dawida. Drugi to pupil Wojtecha Tuki, Augustin Morawek. Morawek to człowiek zawistny i skorumpowany, karierowicz bez oglądania się na jakąkolwiek ideologię. Praca nad ograniczeniem praw Żydów dawała mu pretekst do rozkradania cudzych majątków. Od sklepów, restauracji, kawiarni, hoteli, aż wreszcie pomieszkania w najbardziej prestiżowych dzielnicach Bratysławy. Nadużycia Morawka były tak duże, że wpływało na niego sporo skarg, ale miał poparcie Wojtecha Tuki, stąd opieszałość w ich rozpatrywaniu. 9 września 1941 roku to niechlubny dzień w słowackiej historii. Tego dnia pod presją Niemców Wojtek Tuka ogłosił wprowadzenie tzw. kodeksu żydowskiego, który wzorowany był na niemieckich osławionych ustawach norymberskich. Kodeks to właściwie ich słowacka wersja. W październiku 1941 roku w kwaterze Hitlera w Kętrzynie pojawili się prezydent Tiso, premier Tuka i Aleksander Mach. Nie wiemy, czy Hitler przyjął ich osobiście, ale mamy pewność, że rozmawiali z Heinrichem Himmlerem. To właśnie ze strony Reichsführera SS padła propozycja, aby słowackich Żydów zacząć deportować na tereny kontrolowane przez III Rzeszę. Na początku 1942 roku, gdy Niemcom zaczął grozić poważny kryzys spowodowany wysiłkiem wojennym, potrzeba było coraz więcej osób chętnych do pracy. Dlatego władze Rzeszy zaczęły naciskać na Słowaków, by przekazały im około 20 tysięcy słowackich robotników. Bratysława starała się od tej prośby wykręcić, zdając sobie sprawę, jak bardzo obciąży to gospodarkę kraju. Dlatego wtedy Niemcy zaproponowali, że skoro nie mogą liczyć na robotników słowackich, to niech w zastępstwie Słowacy przekażą taką samą liczbę Żydów. Tak zaczęła się deportacja ludności żydowskiej ze Słowacji na tereny zajmowane przez III Rzeszę. Do dziś trwają spory, ile Słowacy wiedzieli o losach deportowanych. Wydaje się jednak, że ani Tuka, ani Tiso nie wiedzieli o tym, że Żydzi są kierowani do obozów zagłady. Obrońcy tej tezy wskazują, że to niemożliwe, aby zaledwie nieco ponad miesiąc po osławionej konferencji w Wannsee, gdzie ustalono program zagłady, Słowacy wiedzieli o jej postanowieniach. Wersja oficjalna mówiła więc o deportacjach, rzekomo bezproduktywnych Żydów do przymusowej pracy. Tuka z Machem byli w tej akcji tak nadgorliwi, że zgodzili się nawet zapłacić 500 niemieckich marek za każdego przyjętego Żyda w Niemczech. Czy Tuka wiedział, co ich czekało po deportacji? Wiemy, że w Kętrzynie rozmawiał z Himmlerem na osobności, ale nie zachowały się raporty z tej rozmowy. W marcu 1942 roku ruszyły pierwsze transporty ze Słowacji do Auschwitz, w każdym po około 1000 osób.
Nad transportem czuwała gwardia Hlinki, która po przekroczeniu granicy przekazywała Żydów niemieckim SS-manom. Organizację wywózek Tuka ustalał razem z Dwislicynym, Niemcem sprawującym nadrzędną kontrolę nad deportacjami. Co ciekawe, rząd słowacki tych deportacji w ogóle nie ukrywał. Informował o nich podczas posiedzeń oraz w prasie. Dla obywateli kraju wywózki Żydów nie były więc tajemnicą, ale z czasem zaczęto dociekać, co się dalej z tymi ludźmi dzieje. W końcu głos w tej sprawie w radio zabrał Aleksander Mach, mówiąc: nie dajmy się zwieść plotkom, które rozsiewają Żydzi. Chcą nimi wzbudzić współczucie do siebie, jakoby grozi im jakiś straszny los, jakoby mają być wywiezieni gdzieś na tajemnicze bagna i tam pozabijani, rozstrzelani. Nic takiego im nie grozi. Żydom grozi tylko jedno, że będą musieli zacząć pracować. To wszystko. Skrywana prawda była przerażająca. Łącznie Słowacy deportowali do niemieckich obozów prawie 60 tysięcy Żydów, w tym aż 7 tysięcy dzieci poniżej 10 roku życia. Niemal wszystkie one zostały zagazowane przez Niemców. Wkład Słowaków w Holokaust był więc znaczny. Nie jesteśmy jednak w stanie ustalić, ile o całej procedurze wiedział ksiądz Tiso. Nawoływał do antysemityzmu i prześladowań, zachowały się jego liczne przemówienia, gdzie wzywał do konfiskat i przemocy wobec Żydów. Nie ma co do tego wątpliwości, ale czy wiedział o obozach zagłady, o tym, że słowaccy Żydzi są wysyłani na śmierć? On sam zarezerwował dla siebie prawo, z którego wielokrotnie korzystał. Było to tak zwane prawo wyzwolenia, czyli możliwość anulowania obywatelowi żydowskiemu deportacji w wyjątkowych przypadkach oraz wyjęcie go spod nakazów kodeksu żydowskiego. Obrońcy Tiso wskazują, że w ten sposób ksiądz mógł ocalić nawet 30 tysięcy Żydów. Inni historycy traktują tę liczbę jako zdecydowanie przesadzoną. W każdym razie nawet po wojnie pojawili się żydowscy świadkowie, którzy wskazywali, że prezydent faktycznie im pomagał. Z drugiej strony Tiso, nawet jeśli nie wiedział o obozach zagłady, to musiał wiedzieć, że żydowscy deportowani będą cierpieć, że śmiertelność w czasie prac przymusowych będzie wysoka, że przewóz odbywa się w prymitywnych warunkach, że majątki Żydów są konfiskowane, rodziny krzywdzone i rozdzielane. Ponadto Tiso musiał też czytać raporty ze zbrodni dokonywanych przez Niemców na froncie wschodnim, znał skalę okrucieństwa w Generalnym Gubernatorstwie. A jednak deportacje miały miejsce i to w czasach, gdy prezydentura, czyli najważniejsza funkcja w państwie, należała do księdza Józefa Tiso. Obarczanie całą winą premiera Tuki, jak to się dzieje w przypadku obrońców księdza, nie jest wystarczającym wyjaśnieniem. Spory w kwestii udziału prezydenta Tiso w deportacjach trwają do dziś i nadal stanowią przedmiot żywych dyskusji. Jest jedno bardzo ważne zagadnienie, które w tej sprawie jest zastanawiające. Dlaczego od października 1942 roku do września roku 1944 ze Słowacji nie wyjechał ani jeden transport ludności żydowskiej? Światło na tę sprawę rzuca jedno wspomnienie niejakiego duchownego, Kamila Antoniego Wanko. To on miał dowiedzieć się, że Żydzi są wywożeni do obozów zagłady i mordowani. W sierpniu 1942 roku spotkał się z prezydentem Tiso i o wszystkim mu powiedział. Po latach duchowny wspominał tę chwilę. Tiso był przeciw deportacjom i zapewnił mnie na swój kapłański honor, że o ich mordowaniu nie wiedział. Kazał wstrzymać deportację przygotowywanego transportu z Głogowca. W końcu pogłoski o mordowaniu Żydów trafiły również do Wojtecha Tuki. Ten miał jednak wątpliwości, więc wystąpił z prośbą do władz Rzeszy, aby umożliwiły stronie słowackiej inspekcję w obozach pracy, gdzie mieli trafić wywiezieni Żydzi. Najpierw przeciąganie sprawy, aż w końcu odmowa strony niemieckiej spowodowały anulowanie kolejnych transportów. Niemcy nie mieli jednak zamiaru rezygnować. Ostro naciskali na dalsze deportacje, ale Słowacy tłumaczyli ich brak problemami logistycznymi oraz kosztami. W 1943 roku Hitler wezwał do Salzburga księdza Józefa Tiso i w rozmowie z nim naciskał, mówiąc dosadnie: każdy kraj, który nie broni się przed Żydami, zostaje przez nich doprowadzony do zguby. Czy to, że deportacje zostały wstrzymane, to zasługa Tiso i autonomiczna decyzja słowackich władz?
Część historyków uważa, że tak. Jeszcze inni wskazują na to, że to efekt działań żydowskiej organizacji o nazwie Grupa Robocza, która skorumpowała nazistowskich dygnitarzy w celu zastopowania deportacji. Wśród przekupionych miał być m.in. architekt słowackiego Holokaustu Dieter Wislicyny oraz Adolf Eichmann. Jeszcze inni historycy, będący raczej w mniejszości, sugerują, że w ratowanie słowackich Żydów zaangażował się papież Pius XII i Watykan. Wiemy o tym, że przedstawiciele Stolicy Apostolskiej w 1943 roku ostro protestowali przeciwko deportacjom do obozów zagłady bezpośrednio u premiera Tuki. Raporty z ostrej wymiany zdań w tej sprawie pomiędzy premierem Tuką a nuncjuszem Giuseppe Burcią są znane współczesnym historykom. Gdzieś obok tej tragedii nie możemy pominąć sprawiedliwych na Słowacji, którzy walczyli ze zjawiskiem antysemityzmu w tym kraju. Wśród nich było wielu duchownych. Przykładem jest ksiądz Augustin Pozdech, który słał listy do nuncjusza w Budapeszcie o zbrodniach dokonywanych na Słowacji. W pomoc dla Żydów w czasie deportacji angażował się też szwajcarski konsul generalny w Bratysławie, Maksymilian Gresli. Podobną postawę przejawiał grekokatolicki biskup Preszowa, Petro Gojdić, który osobiście apelował do księdza Tiso, a nawet prosił, by ten ustąpił z funkcji prezydenta, gdyż jest zbyt wielkim obciążeniem dla kościoła, będąc głową państwa, które uczestniczy w zbrodniach. Gojdić apelował o reakcję słowackiego duchowieństwa. W ramach protestu złożył nawet swoją rezygnację, ale papież jej nie przyjął. Przez cały okres istnienia Republiki Słowackiej, przez swoją aktywność, Gojdić był solą w oku władz w Bratysławie. Niezależnie od tego, dlaczego wywózki przerwano, fakty są bezdyskusyjne. W 1942 roku przy udziale słowackich władz i hitlerowskich dygnitarzy deportowano ze Słowacji około 60 tysięcy Żydów, z których większość została zamordowana w niemieckich obozach zagłady. Na Słowacji pozostało około 30 tysięcy Żydów. Deportację przerwano w październiku 1942 roku. Wznowiono je we wrześniu roku 1944, gdy Słowacja była już krajem zajętym przez Niemców. Władze słowackie nie miały już w tej sprawie żadnego głosu. Rozdział 8. Upadek. W drugiej połowie 1942 roku wydawało się, że obóz prezydenta Tiso zdecydowanie przeważa ilością zwolenników premiera Tuki. To Tiso został wybrany wodzem partii i narodu i termin wodca odnosił się do niego. Sytuację pogłębiał fakt, że Tuka na przełomie 1942 i 1943 roku zaczynał coraz ciężej chorować. Pomimo trudnej sytuacji wojennej, Słowacji udało się zachować wzrost gospodarczy, co dziwiło nawet samych Niemców. Wraz z upływem wojny relacje niemiecko-słowackie się rozluźniły, a społeczeństwo słowackie dystansowało się od swoich dawnych sojuszników. Było jasne, że wojnę Niemcy przegrają. Nie pomogła też wizyta księdza Józefa Tiso w maju 1944 roku w Berlinie. Hitler wydawał się być już odrealniony, gdy wciąż przekonywał prezydenta, iż wojna jest wygrana, a wał atlantycki to narzędzie, które powstrzyma napór aliantów, a on sam wręcz marzy o ostatecznym rozstrzygnięciu w walce z aliantami. Choć Tiso robił dobrą minę do złej gry i starał się zachować optymizm, to atmosfera w Bratysławie robiła się napięta. Inni niemieccy dygnitarze również zauważali, że wśród Słowaków pojawiła się nerwowość. Ostatnią nadzieją był dla nich ksiądz Tiso. Józef Goebbels w swoim osobistym dzienniku pod datą 22 kwietnia 1944 roku zanotował: rząd słowacki zrobił się po ostatnich działaniach odwrotowych na wschodzie trochę chwiejny. Nawet Mach utracił swoją nieustępliwość i zbiegł do obozu wątpliwości. Tuka jest starym człowiekiem, prawie całkiem niewidomym, nie odgrywającym już szczególnej roli. Człowiekiem, który przewodzi jest Tiso, trzyma się nas bardzo dzielnie. To szanowany wiejski ksiądz. Każdej soboty i niedzieli jeździ do swojej rodzinnej wsi, aby porozmawiać sobie z chłopami. Prowadzi bardzo energiczną, świadomą celu politykę. Jak długo Słowacji nie zajmie wróg? Sądzę, że na Słowakach możemy polegać. Pomimo postawy prezydenta trudno się dziwić, że na Słowacji zaczęto obawiać się nadchodzącej klęski oraz zemsty ze strony zwycięzców. No chyba, że jakimś cudem Słowacja nagle przeszłaby na stronę wroga.
Pomysł oderwania się od sojuszu z Niemcami nasilił się w połowie 1944 roku. Rosły wpływy emigracyjnego prezydenta Czechosłowacji, Edwarda Benesza. Jego zwolennicy zawarli układ z działającymi na Słowacji grupami konspiracyjnymi, które współdziałały z Moskwą. Centralnym punktem kształtowania się antyhitlerowskich nastrojów było Słowackie Ministerstwo Obrony Narodowej. Przedstawiciele słowackiej armii mieli nadzieję, że pomagając Armii Czerwonej w walce z Niemcami, unikną krwawych walk na własnym terytorium. Ruch partyzancki był jednak pod kontrolą NKWD i tworzony głównie przez Sowietów oraz słowackich jeńców wziętych do niewoli podczas walk na wschodzie. W lipcu 1944 roku zorganizowano akcję propagandową mającą na celu przekonanie Słowaków o korzyściach płynących z odbudowy Czechosłowacji. Konspiratorzy nawiązali kontakt ze słowackim wojskowym podpułkownikiem Janem Golianem, byłym szefem sztabu szybkiej dywizji, który z antyhitlerowską konspiracją współpracował mniej więcej od roku. Pod koniec sierpnia powstanie wisiało w powietrzu, siły partyzanckie liczyły już kilkanaście tysięcy żołnierzy. Apogeum nastąpiło rankiem 28 sierpnia, gdy konspiratorzy rozstrzelali kilku przedstawicieli niemieckiej misji wojskowej w okolicach miejscowości Martin. Następnego dnia, 29 sierpnia, Jan Golian ogłosił wybuch słowackiego powstania narodowego przeciwko Niemcom. Powstańcy mieli wsparcie ZSRR, z kolei siły Republiki Słowackiej zmobilizowały około 40 tysięcy słabo uzbrojonych rezerwistów, a ich morale było na niskim poziomie. Kluczowe było więc wsparcie z Niemiec. Walki objęły głównie środkową i wschodnią część kraju. Powstanie zasięgiem nie dotarło do Bratysławy. Stolicą powstańców była Bańska Bystrzyca. Oddziały Wehrmachtu oraz Waffen-SS pojawiły się w Bratysławie już we wrześniu, w najbardziej brutalnych operacjach. Od egzekucji po przywrócone deportacje Żydów wspierała ich grupa nieco ponad 2000 fanatycznie oddanych żołnierzy Gwardii Hlinki. W tym czasie Tiso próbował mobilizować Słowaków do walki z, jak to określał, czechobolszewizmem. Zdymisjonował podstarzałego Wojtecha Tukę oraz rząd i zapowiadał moralną odbudowę Republiki Słowacji. Ale to były już tylko mrzonki. Niemcy stłumili powstanie. 27 października zajęli Bańską Bystrzycę. To był koniec regularnych walk. Powstańcy zeszli do podziemia i organizowali partyzantkę we wschodniej części kraju. Bezpośrednią władzę nad chylącą się ku upadkowi Słowacją przejęli Niemcy. Tiso sprawował funkcję tylko iluzorycznie. Władze zostały zmuszone do zaopatrywania armii niemieckiej. Przywódcę powstania, Jana Goliana, skazano na karę śmierci za zdradę stanu. A na tej fotografii widzicie księdza prezydenta Józefa Tiso, jak odznacza żołnierzy niemieckich, którzy stłumili powstanie. To były ostatnie chwile Republiki Słowacji. Na początku 1945 roku Sowieci byli coraz bliżej. 25 marca zajęli Bańską Bystrzycę, niecałe 10 dni później Bratysławę. Józef Tiso ukrywał się już wtedy w jednym z bawarskich klasztorów, a poruszający się na wózku inwalidzkim schorowany Wojtek Tuka wraz z żoną i sztabem opiekunów medycznych zbiegł na tereny dawnej Austrii w granicę Rzeszy Niemieckiej. Podobnie postąpił Aleksander Mach i wielu innych dygnitarzy, ale ich wolność nie trwała długo. Nieubłaganie nadchodził czas rozliczenia. Rozdział 9. Rozliczenie. Po 1945 roku Republika Słowacji przestała istnieć. Kraj został zajęty przez Sowietów. W jego miejsce powstanie kontrolowana przez ZSRR Czechosłowacja. Ale nie możemy tego materiału zakończyć poprzestając na upadku tej krótkiej państwowości. Dlatego czas na analizę dalszych losów najważniejszych uczestników omawianych przez nas wydarzeń. Co się stało z tymi wszystkimi ludźmi po wojnie? Zacznijmy od przywódcy Gwardii Hlinki, Aleksandra Macha. W 1945 roku podczas ucieczki został aresztowany w Austrii przez Amerykanów. Przekazano go następnie nowym władzom Czechosłowacji, które zorganizowały proces byłych słowackich dygnitarzy. Los był jednak dla niego łaskawy. Sąd skazał go na 30 lat więzienia. To wzbudziło oburzenie środowisk żydowskich, które obarczały Macha współodpowiedzialnością za deportację. W kuluarach mówiło się jednak, że wyrok był łagodniejszy, gdyż Mach jako minister spraw wewnętrznych miał wykazywać się wyrozumiałością co do słowackich komunistów w czasie wojny. W każdym razie wyrok zapadł, 30 lat więzienia. W 1968 roku nowy prezydent Czechosłowacji, Ludwik Swoboda, jako zwolennik umiarkowanych liberalnych reform, przeprowadził też szerokie akcje amnestyjne. Dzięki nim u schyłku lat 60. Aleksander Mach wyszedł na wolność. Zmarł w Bratysławie w 1980 roku.
Dieter Wislicyny, architekt Holokaustu na Słowacji, asystent Eichmanna, po wojnie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze. Jego zeznania przed Trybunałem odbiły się szerokim echem na świecie i stanowią dziś bardzo ważny dowód w sprawie niemieckiej organizacji zagłady Żydów. Choć w trakcie przesłuchań był bardzo wylewny i opowiadał wszystko ze szczegółami, sąd w Norymberdze nie zdecydował się na wyrok. Wislicynego przekazano władzom Czechosłowacji. Tam skazano go na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano w maju 1948 roku. Augustin Morawek, skorumpowany urzędnik, który nadużywał swoich kompetencji, aby bogacić się kosztem Żydów i rozkradać ich majątki, a następnie wykluczyć ze słowackiego życia gospodarczego. Po tym, gdy wpłynęły na niego skargi w sprawie nadużyć i nepotyzmu, Morawek zniknął bez śladu. Widniał na czechosłowackiej liście zbrodniarzy wojennych. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pod koniec wojny uciekł za granicę i trafił do Ameryki Południowej. Jego losy do dziś pozostają nieznane. Karol Sidor, znany bardziej z części pierwszej, członek Gwardii Hlinki, który opierał się niemieckiej dominacji na Słowacji oraz wykazywał chęć porozumienia z Polską. Jeszcze przed wkroczeniem wojsk hitlerowskich do Pragi odmówił Niemcom ogłoszenia niepodległości Słowacji, a Hitler mu tego nie zapomniał. Gdy szefem rządu został Wojtek Tuka, Niemcy wymusili na nim oraz na księdzu Tiso, by Sidor został odsunięty od polityki. W efekcie trafił on jako dyplomata do Watykanu, gdzie spędził cały okres II wojny światowej. Być może to spowodowało, że nie miał krwi na rękach, ale kontrolowane przez komunistów władze Czechosłowacji i tak chciały postawić go przed sądem. Sidor wyemigrował więc do Kanady. Tam na emigracji założył nawet Słowacką Partię Narodową. Czechosłowacki sąd skazał go zaocznie na 20 lat więzienia. Sidor do kraju już nie wrócił. Zmarł w Montrealu w 1953 roku. Wojtek Tuka, premier Słowacji, nadgorliwy antysemita i zwolennik wprowadzenia ustroju nazistowskiego na Słowacji. U schyłku wojny nie odgrywał już żadnej roli. Miał za sobą udar mózgu i poruszał się na wózku inwalidzkim. Po ucieczce do Austrii szybko namierzyli go alianci. Podczas krótkiego procesu w Czechosłowacji Tuka cały czas siedział na wózku inwalidzkim. Był sparaliżowany i nie był w stanie wstać, nawet podczas ogłaszania wyroku. W trakcie procesu starał się zepchnąć całą odpowiedzialność na księdza Józefa Tiso, twierdząc, że to on był rzeczywistym wodzem państwa. Stan zdrowia byłego premiera nie rozbudził wśród sędziów współczucia. Wojtek Tuka został powieszony 20 sierpnia 1946 roku. Jego postać wróciła na łamy prasy w latach 90., gdy okazało się, że widnieje na liście posiadaczy nieaktywnych kont w jednym ze szwajcarskich banków. Pojawiły się więc spory, co z pieniędzmi zrobić: przekazać społeczności żydowskiej czy na renowację grobów słowackich żołnierzy. Żadna decyzja nie została podjęta i sprawa pozostała nierozwiązana. No i wreszcie najważniejsza postać dzisiejszego odcinka – Józef Tiso. Podczas przebywania w bawarskim klasztorze namierzyli go funkcjonariusze amerykańskiego kontrwywiadu. Pojawiły się pierwsze wątpliwości, czy duchownego należy przekazać władzom Czechosłowacji. Wszyscy wiedzieli, że nowy rząd w Pradze pragnie zemsty. O to, aby Tiso pozostał przy Amerykanach, apelowali liczni duchowni, a nawet naczelny kapelan armii USA, bezpośrednio prosząc o to Dwighta Eisenhowera. Nic to jednak nie dało. Ksiądz Tiso został przetransportowany do Czechosłowacji. Na lotnisku w Bratysławie zwrócono uwagę na jego ręce, które były związane łańcuchem spiętym kłódką. Tiso był sądzony przez tzw. Sąd Ludowy w Bratysławie. Księdzu zarzucono aż 113 czynów przestępczych, od rozbicia Czechosłowacji po pomoc udzielaną III Rzeszy i zbrodnie dokonywane na ziemiach Republiki oraz stłumienie powstania. Tiso bronił się jak mógł, ale w jego głosie nie czuć było skruchy. Według obserwatorów mówił zbyt teologicznym językiem, nieco beznamiętnym, opanowanym i spokojnym. Kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że robił wszystko, aby bronić interes narodu słowackiego, że gdyby tylko mógł, postąpiłby jeszcze raz tak samo. Obrońca Tiso uważał później, że ksiądz nie obrał w ogóle strategii obrony, a raczej mesjańską chęć zapisania się w dziejach. Nie zmienia to jednak faktu, że proces był wyreżyserowanym przedstawieniem nowych władz w Bratysławie. Tym bardziej, że na agresywne wyzwiska wobec oskarżonego pozwalał sobie nawet przewodniczący składu sędziowskiego. Wszyscy wiedzieli, że wyrok mógł być tylko jeden, niezależnie od argumentów obrony. 19 marca 1947 roku były prezydent Republiki Słowacji, Józef Tiso, został skazany na śmierć przez powieszenie. Duchowny miał jeszcze nadzieję na ogłoszenie aktu łaski przez prezydenta Czechosłowacji, Edwarda Benesza, ale ten nie skorzystał z tego uprawnienia. Ostatnie znane nam słowa, jakie Tiso wypowiedział przed wyrokiem, brzmiały: „Jedność narodu niech będzie uświęcona moją ofiarą. Czuję się męczennikiem narodu słowackiego i postawy antybolszewickiej”.
Była piąta nad ranem, 18 kwietnia 1947 roku. Józef Tiso, prowadzony przez strażników, udaje się na szubienicę. Wtedy też doszło do niecodziennej sytuacji, gdy strażnicy ustawili nieformalny szpaler wzdłuż trasy, którą przemierzał ksiądz. Wielu z nich zaczęło płakać. O godzinie 5.23 Józef Tiso został powieszony. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane.